Siemasz, to wygląda na piątkowy odcinek, czyli jesteśmy już prawie pod koniec. Czy nam to wszystko się udało, to się udało. A czy mi laguje kamerka, czy co? Halo? Czy się zapala światło, a jeszcze mi będzie lagowała kamerka. Nie robię, jak mi laguje kamerka w sumie. Nie wiem, w sumie teraz nie laguje. Lol. Dziwne to jest, że mi laguje, nie lubię, żeby mnie lagowało. To mieliśmy skończyć w sumie dom tutaj i to wszystko. Trochę będzie może w tym... Wiecie co? Zrobię inną rzecz. Poproszę więcej desek. Chciałem to tak chociaż, żeby nie latać z gołą. Nie być po prostu... Czy bez zbroi, wolę być zbroją. Pójdę po zbroję, to jest stosowne ustawienie mikrofonu. Ale chyba jest słabe, mi się wydaje. Ja chyba będę musiał to zmienić na coś takiego. Już w sumie. No, coś takiego będzie. A żeby nie było tego, żeby nie... Widać było mikrofon, no to czy można inwestować normalnie w interfejs normalnie. Minecraft Images. Minecraft Images, nie, no to nieźle. Minecraft Images, nie, no wierzę. Wierzę, że to Minecraft Images może tak zrobić. Żelazo, o, wreszcie potrzebuję czegoś takiego jak żelazo. Że potrzebuję, bo... Ja latam bez zbroi, bez niczego. Tak troszeczkę YOLO robię. No będę musiał tak z mikrofonem latać, szczerze, że mam go przy sobie, troszeczkę mógłbym minimalnie podnieść albo zmienić minimalnie rotację go, zakładając już gumkę nawet. No niestety muszę to zmienić, szczerze, preampa, żeby to kupić. No szkoda, że wszystko drożej, na ten preamp kosztuje kurna 600 wydać na... Szczerze, tylko żeby zmienić jakość audio z moim mikrofonie, żeby on był wysoko może albo coś w tym stylu, poza kamerą. A niestety to nie jest, jak bym powiedział, w ogóle tanie. W sumie ustawiłem to tak, ustawiłem na statywie, tam mam jeden taki pudełko po jednej rzeczy, mam ustawiony na tym drugie pudełko i statyw kurde od kamerki, więc no... To nie jest, szczerze, dobry pomysł na to, bo może mogę wziąć biurko i to padnie, bądź jeszcze nie opadnie. No, w sumie muszę jeszcze ramienia kupić, to monitor, bo mi monitor opadają. To nic nowego, że mi jeszcze monitor opadają. Dużo rzeczy muszę jeszcze kupić. No, na razie to co udało mi się kupić. Nieźle, że mi to wszystko już spadło. Czyli tam jest zejście. Wow. Nie, to jest tutaj zejście. Aaaa. Nie wiem, czy mnie creeper zauważył, czy nie. No, no chociaż nie na tym. Proszę cię. Wykopię. Nie wiem, ile nadbam żelaza. 22. Tak z pustaka najlepiej mieć. Nie wiem, czy creeper zauważy. Zauważy mnie już ta. Już się jako IQ się zmieniło. A nie, nie zmieniło się. Myślałem, że się zmieniło. Dobra, zabity. Nie strzelił. Jeszcze jeden. Przepraszam bardzo, to jest... Mob grając do góry nos. Jezu mały. Jeszcze go wtrafić. No. Nie lataj mi, kurna. Ty mały zombiaku, no. Niedobry, kurde. To tyle? To tyle, dobrze, to sobie kopię żelazo i spadam stąd. Jak najszybciej. Szkoda, że nie mogę innego ustawienia zostawić. Nie, nie laguje mi, myślę, że laguje. Szczerze, chyba światło takie jest. No, się muszę zmontować odcinki. No, takie... Jeszcze ten jeszcze. Montowanie odcinków, jeszcze tam bez rok to będzie wiedzieć, że jestem po fryzerze, to tam nic nowego. Minecraft! Przecież masz 20 TPS-ów, halo, typie. Chyba, że mam opóźnienie, bo no szczerze, zużyłem to wszystko kompa i no, jakbym miał to powiedzieć, nie zużyłem go na 10%, mój procesor jest pod 100%, mój jest pod korek de facto, ciągle pod korek, pod 4 rdzenie i nie wyrabia w sumie, Ryzen 4 rdzeniowy, no. Czyż pewnie
To, co będę musiał zmienić, to jeszcze pewnie Ryzena, bo on nie wyrobi z tym, że mam preampa jeszcze ustawionego na to wszystko. I zaraz okaże się, że jeszcze preamp nie wyrobi z audio i będę musiał kupić procesor, żeby wyrabiało mi z drabiami z dźwiękiem, bo będzie. O, jeśli tak będzie, to będę miał przykład, bo będę musiał się pomyśleć, żeby kupić procesor, bo serio, jak wydam teraz, jak wydaję 500, wydam 800-700 na tego, jeszcze by tam dźwięka pokazywałem, jeszcze będę się na jacka większego kupić, bo tam jest na, to jest na 3,5 jacka, a jak chcę 6,3, czyli ma na te, jednej strony ma XLR, z drugiej jacka, to będzie jacka na 6,3, 6,3 mm. I będzie miał szansę, żeby być, no, podpięty, czyli będę miał tak, podpięte pod mikrofon ten, pod tamtego preampa, z tego preampa będę miał podpięty de facto z preampa, no z DPX-a po prostu, przy zobaczycie mikrofonego wyjdzie mi audio i podpinam go pod interfejs dopiero, czyli audio i dopiero komputer będzie miał podany sygnał z tego ten, a jeszcze będę musiał tam ustawić takie sy, czy tak dalej, żeby to bardziej wyrównać. Oj, dużo będzie bawienia się w sumie, jak będę miał to, będę trochę siedział pewnie poza odcinkiem, żeby to ogarnąć, tego preampa. Żeby było już tak ten, to trochę zejdzie. I powiem, że nie, że będzie w kupę czasu na to, żeby ogarnąć interfejs, tak naprawdę. Interfejs, czy mój interfejs, jak interfejs audio mam już u siebie i już kupiłem go, a ja mówię o nim. O preampie, no co się okaże, jak kupię go. Tak naprawdę okaże się, jak jest audio i tak dalej. Jeśli będzie dobre, to zostanie. Dobre będzie na pewno, bo jakby zwiększy mi, tak jakby. Mikrofon, coś w tym stylu. Mikrofon, bardziej czułość mikrofonu zmniejszy mi, ale potem myślę, że mikrofon jest gejnożerny, ale na pewno to co wiem, nie będzie mi sztucznie podgłaśniał OBS z mojego głosu, tak jak był na 100%, bo na co był na 100%, to przeciśnie na 1 decybel w dół, bo ustawiło mi tak w Windowsie, że mi podgłaśniał mikrofon, czyli ten interfejs audio podgłaśniał mi pod 100%, czyli mikrofon teraz też podgłaśniano. Ale zaktualizowałem i teraz mi nie podgłaśnia i się cieszę z tego, że mi nie podgłaśnia, bo nie lubię, żeby mi to podgłaśniało, jak to, że mam ustawione, a mi zaraz podgłośni i tak naprawdę muszę zastosować się. Zmieniłem to, jest ta. Tutaj też jest, wow. Zmieniłem to, więc szczerze mamy teraz, mam czystsze nagranie z mikrofonu 48-hercowe, jak dokładnie wiem, czyli jakoś DVD, jak bez tego to była chyba jakość studyjna, ale szczerze jakości studyjnej nie zrobię, bo jak chyba na pewno zmiana mikrofonu będzie, ramienia też, to typowe jeszcze na jak root PS1, no dużo muszę rzeczy szczerze zmienić, jak chcę mieć już te audio takie ok, kamerkę, czy jeszcze chcę ją zmieniać z tego Logitecha, jak zmienię to. Ale zmiana będzie mnie trochę kosztowała w sumie. Ile tak? Lustrzanka może tak 3-4 tysiące kosztować. Szczerze. Lustrzankę, kurde. Kurde, czy też jest? Lustrzankę. Pigonix. O, te. Co tutaj niby jest? A, Creeper. Czy ma Creeper? No co? Nie wiem, czy to na tej wersji jest tutaj, czy nie? Nie, to jest chyba mod, mi się daje dalej z tym. To na cave dodać. Nakładkę jakoś tam, nie wiem w sumie. Dobra, idźmy do domu go, postawienie tamtego wszystkiego zrobienia. Nie, przepalenie żelaza, zrobienie żelaznej zbroi i można w sumie gdzieś polecieć, albo pójdziemy na 12 poziom kopać diaksy. Tak szybko w odcinku pójść na diaksy do netheru. Zobaczcie zbroję, enchanting, itp, pójść na smoka, zakończyć tą też serię. A
Ale to też długo zakończę, bo jak mam pomysły, gdzie jeszcze mam jakieś stworzenie rzeczy. Nie mam siekierki, wolę, żeby przepluć żelazo. Szczerze, dużo będzie szło nam, jak mam takie rzeczy robić, tak naprawdę. Tak. Tam. No. Wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj też mam drewno. Patyki. Na pewno patyki użyję. To jest pewno, że użyję jedną drewno, użyję patyki sobie, żeby nie marnować tego, wolę tam zmarnować. Szczerze powiedziałbym. Jeszcze tutaj mi się źle postawiło. Nie lubię tego, jak mi się tak stawia. Dobra. I inaczej postawione. Easy. Też bym chciał zniszczyć tą łapką i kurde. Tyk, tyk. I już postawione. O, jak nam się przepalono. Pyk, pyk. Dobra. Wreszcie żelazny jestem. Wow. W piątkowym odcinku po tak naprawdę znaleźliśmy się domem. Ty. Bardziej zajęliśmy się domem niż de facto. Nie szczerze tym kopaniem, wydobywaniem. Tak to robiłem na pierwszych chyba odcinkach, jak to było wydobywanie. Szczerze? Tak, tylko chyba mi się przestawiła minimalnie kamerka w dół, muszę ją dać. Minimalnie. Kurna, nie chcę, żeby czegoś się psuło się. Czy mogę, tak? Mogę. Uff. Uff, dobra. Mogę ustawić. Albo chyba, czekajcie. Jak jest to na w tym, to dajmy tak minimalnie. Wszystko jest? Robię to na odcinku XD. To będę poza odcinkiem robić tak naprawdę pewnie. Dobra. Jest i ta. To jeszcze łopata, a co? Nie mam co robić z żelazem. Z żelazem się bardziej teraz pewnie przyda. Nic nie było. Jeszcze mi się pęka po czymś. Nie wiem po czym nawet. No, no, ta. No. A tutaj to pewno zejdzie i zejdzie de facto. Tyk. Że to na tak naprawdę szczerze mało. Tak jak powiedziałbym. Tutaj to. I to, że zostanie dwa. No. I tutaj tam. Tu już mogę. Ustawić i będę miał już tak naprawdę dom. Dom, kurna. Dobrze, tutaj są hitboxy, to będę wiedział, jak to zrobić. Zepsułem. Zapędziłem się i zepsułem. Co dłużyłem? Jedzenie? Czy to? Przecież tu miałem. No, ale jak coś dłużyłem, to mi się nic nie stanie. Ale muszę teraz drewno się pozepsułem. Brawo, ja to jeszcze zadnę więcej, żeby mieć już na to dokończenie tego wszystkiego i to tyle. Chyba w tym. No w sumie to tyle, bo w ten odcinek się już kończy tak naprawdę, więc no. Będzie trzeba go skończyć i widzimy się w następnym tygodniu, czyli chyba po świętach chyba. Ta, bo to jest, kurna, nie wiem sam nawet, który to jest nawet. Piątkowy, to nie jest jakiś 25 grudnia? Chyba coś w tym stylu, 25 albo 24, da, to jest 25, więc szczerze, to nagrywam tam 19, a to będzie widzieć w grudniu tak naprawdę, czyli no trochę później, ale no ja muszę z rodziną spędzić swój czas, a nie zajmować się na YouTube ciągle w ciągu nagrywania odcinku. No chyba, że poza lekcjami 21, w sensie 21, jak to nagrałem w sobotę, mam jeszcze pewnie jeden dzień, zmontuję dzisiaj pewnie te wszystkie odcinki i nagram jeszcze kolejny 5 odcinków, czy taki zapas minimalny zrobić, żeby jakby
mieć czas, żeby się wyrobić w przyszłym stylu, bo no jest ciężko czasami, czasem jakieś są święta. Czy to będzie dobry pomysł, bo jak mamy Sylwestra jeszcze 31. Czy to mi się opłaca nagrać jeszcze 5 odcinków, bo będę miał zapas, który jak będę mógł powiedzmy tydzień spędzić, to jest około 2 tygodni, nie nagrywając, ale znając mnie i swoje wymaganie lub takie szczerze nagrywające, to poza na jutro nagram więcej niż 5 odcinków, to się czuję na to, że tak nagram 10, żeby mieć jeszcze dodatkowy tydzień kurna wolnego. I coś czuję, że to tak zrobię, bo ja trochę siebie znam, jak to robiłem też, że te zapasy to jak robiłem kiedyś pierwszy zapas odcinków, no to nie był 10-odcinkowy, to był chyba 30-40-odcinkowy, czyli 40 odcinków nagrałem chyba 2 dni jakieś, czy 3. No, montowałem dłużej, ale robiłem tak i tak naprawdę miałem jakieś kilka tygodni wolnego tak naprawdę i poza tym wolnym to ja też nagrywałem, więc nie miałem w ogóle przerwy tak de facto, więc no. To było śmieszne, ja w ogóle przerwy nie miałem, jak kurna robiłem te odcinki i tak dalej, że się powiedzieć, że na pewno miałem przerwy, jak kurde nagrywam, że to przerwę będę miał na pewno z nagrywaniem, jak mam mieć spędzić się z rodziną święta, ale wy jak wy widzicie odcinek szczerze do tego 25 i 24, więc nie wiecie, jakie są mnie dwie w sumie jest. Macie po prostu zapas odcinków, gdzie tak naprawdę ja na YouTube, nie nagrywam tego w tych dniach, tylko wy macie odcinki, które nagrywam de facto innego dnia wcześniej, żeby mieć dla was odcinek na poniedziałek i tak dalej. No, życie po prostu takie, że trzeba nagrywać i mieć swój harmonogram. Nie mógł się tu wysłowić. 17 minuta już. Już 17 minuta, a my skończyliśmy dom. Też. Tylko jeszcze szkło. A piasek mam w ogóle? Piasku nie mam, no to fajnie mam zrobić jeszcze squity. Tam mam ocean, to tam squity na pewno zobaczę jakieś. Czy szczerze tutaj nie widziałem, że coś takiego jest jak. A, goddammit, dobra. Czyż to moja wina? Brawo, ja kurde. Dobra, piasek, squid znaleźć. Jak squid znajdę, że chciałbym jedną rzecz zobaczyć. Zapisać jednego save'a. Czy też chcesz jednego save'a mieć? I sprawdzić, gdzie miałbym na wypadek. No, location, albo locationem. Zrobić tego save'a jeszcze raz. Skopiować. Widzieć lokację, gdzie jest Stronghold, czy nie jest blisko. Bo jakby blisko, no to w sumie mamy. Easy, żeby tylko tutaj były te squidy się rozpiły, bo potrzebuję jeszcze, żeby mieć te squidy. A to nie wiem, zastanowię się, czy coś takiego zrobię. Jak tak, no to będę szczerze wiedział, gdzie jest Stronghold. O ile kratek? Ile tysięcy kratek? No, wszystko bym wiedział. A to nie wiem, czy będę robić, czy nie, bo w sumie odpowiedź mam taką, a nie Peru zużywam. W sumie jakbym. Na speedrunach to jest tak naprawdę, ale survival, no to w sumie nie wiem, czy tak można robić. A chyba nie będę tego robił, bo tak to by było, czy wiadomo, od razu poszedł na smoka i tak dalej i już. Czy znając moje szczęście, to portali to zawsze są puste, więc to mi puste by mi nic nie dał w sumie, bo ja zawsze ciągle trafiam na te puste portale. Kurna, jak próbuję, żeby chociaż były te dwa oczy, jak pękły mi czy coś w stylu. To nie, to co z tego poszły oczy i musiałem zejść do domu i brać tamte oczy, że zabić Intermanów jeszcze i oczy i tam byłem chyba na Openlanie to zrobiłem, bo nie oczy wziąłem z krety oczy, tylko na Openlanie, żeby wam już si to dać, bo niektórzy to wierzą, że to cheaty, że używam Creative'a itp. itp. Więc jakbym używał szczerze, tak naprawdę Game Moda, to po drugim dniu, po drugim odcinku, czy następnym odcinku, to miałbym już diamenty, chyba dwa staki nawet, a tego wszystkiego nie robię. Więc no, już nam się kończy odcinek de facto. Brawo, ja, nice. I tak naprawdę widzimy się w następnym tygodniu, który będzie też nagrany zapasowo. I nie wiem, czy jeszcze następny i nie następny, bo no, chcę jakieś 2-3 tygodnie. Szczerze, odpocząć sobie tak
Robić, tak, wy widzicie te odcinki, ja nagrywam tylko jednego dnia, 2 dni i widzicie jeszcze, że te odcinki codziennie o tej 13:30, wy to widzicie to codziennie, a tak naprawdę ja nagrywam te 2 dni, 3 dni pod rząd i macie odcinki, więc ja robię sobie, czy jakbym nagrał odcinki na to były 4 tygodnie, to trochę bym odpoczął i miałbym inne siły, ale zobaczę po... Szczerze, znając mnie, to jak będę miał ferie i będę miał na zapas 10, 2 tygodni, 3, to ja na pewno nagram jeszcze 4 tygodnie czy 5. To ja siebie znam i ja tak robię, szczerze. Wolny czas przerzucam na YouTube'a i szczerze, żeby to zrobić i tak dalej, więc no, już mam na 21 minutę, tak się rozgadałem. Dobra, no to co? Widzimy się w następnym odcinku chyba będziemy razem nad jak sobie pójdziemy na 12 poziom i będziemy kopać, a my co? Widzimy się w następnym tygodniu. Yo!